Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 4. No i cóż, w tym odcinku ratowaliśmy Romanowi znowu dupę. No i cóż, teraz idziemy robić kolejny quest. Razem jak miałem w tym odcinku robić tego Francisa, co nam tutaj się nie wyszło, ale nam się nie udało właśnie przez to, że musieliśmy Romana ratować, no to w tym odcinku się tym zajmiemy. Tak, mam tego questa od Pakiego, ale mi się go nie chce jakoś robić na ten moment. Może w następnym odcinku. Zależy jak się potoczy tam gra. O, Playboy, czego chcesz, gość? Okej, na razie nie ma żadnego questa od nich. No dobra. To jest autostrada taka chyba. Szybkiego ruchu. Jeden kit, dwupasmówka. A no, jedziemy do tego Francisa. Może teraz mi się ten quest uda. Okej. No to nie mamy za genialnego, jak w tym jest wytrzymałe. O, Roman, dobra, ale dostaliśmy wiadomość. Dobra, Roman nas lubi, że mu dupę uratowaliśmy. No dobrze. Jezu. Jacob. Jezu, nie mam czasu, Jacob. No, Jacob, I can't get food just now. To raczej porobię w następnych odcinkach sam, albo sam porobię znajomości z nimi. To już widzieliśmy, więc nie będę was tym zamęczać. Tą samą gadką, co była dwa odcinki wcześniej. Ale myślę, że teraz mi się uda to ugrać. Pewnie mi policjant złapał przez przypadek. No, nim jakim cudem, ale mnie jakoś złapał. No i byłem w dupie. No dobra. No, uszkadzamy te auta, to jest ciężarówka. To jest wytrzymała. Wiele bardziej niż te inne. No i co, no jesteśmy znowu na miejscu. Wow. Okej, dobra. Loading. Okej, tam gdzieś siedzi. Jakby mi się tak udało moim autem. Jest tu. Ja go mogę zdjąć ze snajperki. No nie! On będzie uciekać, nie teraz.
Dobra. Ci gliniarz mnie tu wkurzają, no. Oni kurna wszystko widzą. Dobra, przeczekamy tu policjantów. Gdzie to są te schody? Okej, rzuciłeś we mnie śmietnikiem. No, Niko! Co ty odpierdzielasz? Gdzie on uciekł? Jeszcze do góry. Jezu. Żeby tak uciekać? Dobra, to tutaj oni są ostatni. No. Yo, 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 man, you got me killed. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Okej. No nie, jeszcze gliniarze. Panie władze, wam pomogłem. Czy mnie strzelają? Shotgunów, wszystko we mnie, kurde, jakbym był największym złoczyńcą. Na te gwiazdki to nie problem. No. 5000. To co, idziemy jeszcze raz do Francisa na ostatnią gadkę z nim. Nie chcę robić dla tych
rządowców, quest na ten moment. Ale dobrze. Whatever you say, they don't look much cleaner from where I'm standing. Czy można autobus wziąć? Dobra, nie będę. Będę tego autobusu kraść. Na pewno jest wolny. Dobra, idziemy do Francisa. Ostatnio pogawędka z nim, a tak to wygląda. Ostatnio pogawędka z Francisem w Liberty City. Dwayne, co chcesz? Nico, man, I was out today and I saw this bitch coming out of nail place. She looked just like my old girl Serene, the one you said you killed with Javon outside the arcade. You sure that was her? Dwayne, it was her. She screwed you over while you were inside. She's dead now. Shit, man, I could have sworn it was her. Sorry, man, she's gone. Maybe things could have been different in another life. Word. Okay. O, ja chcę hot doga. Aj, hot doga. No. Przynęta. Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot. I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy. No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit. All right, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, 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 whoa. Look, you gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a god and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin. Kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You're cool. I don't care. You bastard. Okay. Now the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Okej. Żeby to już w końcu była ta ostatnia misja dla Francisa, bo to jeszcze jedna się tu robi kolejne morderstwo dla niego. Jakiego kolejnego gościa, co sprzedaje heroinę. Gdzie jedziemy? No, no nie, no znowu tak daleko. Co ja zrobiłem, że te questy są tak daleko? To jest jeden minus tej gry, że to nie pokazuje odległości. Więc ile masz do celu? Nie wiem, ile to jest metrów, czy kilometr, czy 2 kilometry. To jest według mnie troszeczkę taki minus tej gry, no i optymalizacja. No ale tak, to gra jest bardzo fajna, fabuła, wszystko. Tak pokazuje bardziej prawdę, jak może to mogło to wyglądać w tym w Nowym Jorku czy coś kiedyś, niż to co robiła Piątka czy San Andreas, które były bardziej takie już trochę pociągnęły im tam wodze fantazji w tych innych tytułach. A tutaj tak to wszystko, tak mogło to być.
Dobra, tutaj jedziemy. Gościu, wkurzyłeś mu. Dobra. Zmieniliśmy teraz autko na jakieś lepsze. Z GPS-em nawet. Dobra, gdzie to jest? Dobra, jesteśmy przy tym. Zabatwiam ostatniego gościa, no i gitara. Standing by the window. Then use your damn imagination to get him to the window. Keith, call me when it's done. Hey, who are you? Jestem Niko Belić, płatny zabójca. You better watch your step, Digere. Open your eyes. Tough guy. Dobra. Okej, 5-4-5-5-5-5-0. Kurde, gdzie to się robiło? Nie wiem, jak się to robiło. On tam siedzi. Jak się pisało? A, może tak. Nie pamiętam tego numeru. You got him yet? No, I can't get a clean shot. He's sitting down or something. Look around the place. See if there's something. Okej, muszę zawsze mieć ten numer. Okej, 5455012. Łatwiutko. Nawet bez snajperki by się go dało załatwić.
I dealt with him. You did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that there are better paths to take. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything other than business. There's nothing wrong with admitting that you've done some good. The community thanks you. 1% better. If 100 people manage that, it'll be 100%. No cóż, dobrze, ja mi spoczekaj za uwagę. No cóż, do zobaczenia. Na razie.